takie życie ciekawe. Dostałam zlecenie uszycia sukni, teatr potrzebował krawcowej i pani ze sklepu z materiałami poleciła mnie. Dostałam 4 dni na uszycie sukni, dosyć trudnej. Szyłam dzień i noc. Od tego czasu rozpoczęła się moja przygoda z teatrem. Jestem krawcową. Przychodzi do mnie scenograf. Wspólnie omawiamy dobór tkanin. W tej chwili pracujemy nad spektaklem Księgi Jakubowe. Kostiumy i scenografię przygotowała pani Katarzyna Borkowska. Mamy tutaj zlepek wielu kultur w tej sztuce. Stroje są niewspółczesne, niektóre są stylizowane na epokę, a niektóre są stylizowane na regiony świata i rodzaje kultur. Tak, to jest nasze, tak. Dobra. Julia się zawiązuje tym. Byłoby coś takiego? Jest takie coś w magazynie. No, teraz tu. No, na ogromny to on nie jest taki wcale. Jak będziesz miał. Artykie, że tak wsadzamy ręce. To jest Dobromir. Spokój. Nie, to jest trochę małe dla Dobromira. Daj pan ten dom gdzieś posadzimy ją. Może tutaj jest. No dobrze. Super lud. Bardzo mi się zawsze podobało to, że aktor gra na żywo. Tu nie ma możliwości poprawki. Trzeba być bardzo, bardzo elastycznym. Trzeba bardzo dużo obserwować aktorów, żeby starać się dostosować do jego potrzeb, umieć zasugerować, umieć się po prostu z nim obchodzić. Kostium na scenie ma też swój przekaz. Często są rzeczy niedomówione, które sobie po prostu czytamy wzrokiem. Bardzo, bardzo lubię oglądać kostiumy, które szyję. Mam ogromną frajdę zobaczyć je później na scenie. To daje takie poczucie, że kurczę, tam jest odrobina mojej pracy w tym. Gdzieś jest też trochę tego mojego udziału. To daje taką satysfakcję.